Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was dziś na mierzenie butów. Będą to głównie buty marki Kazar, ale też zajrzałam do CC i poszukałam kilku par całkiem ciekawych butów. Zapraszam Was serdecznie na ten przegląd. Jeżeli lubicie tego typu filmy, jeżeli lubicie hole, mierzenie i buciki, to zapraszam Was do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka. Zaczynam od sneakersów z Kazar Studio. Są skórzane, kosztowały 279 zł, mam na sobie rozmiar 40, uważam, że 39,5 byłoby lepsze, bo są minimalnie za duże, natomiast są wygodne. Jak widzicie tutaj z tyłu na zapiętku mamy taki kawałek materiału, jakby coś takiego i napis Kazar Studio. Delikatna platforma, niewysoka, powiem Wam, że są wygodne. Wiązane i wyglądają całkiem fajnie i myślę nad nimi, ponieważ były w przecenie, więc ich regularna cena na pewno była wyższa. Już Wam pokazuję też, o, jak z tyłu, jak z przodu, jak z boku. Bardzo fajne buciki i będę nad nimi myśleć. Pora na coś letniego. Buty opisane jako wygodne sandały, mam na sobie rozmiar 40, kosztowały 299 zł i przyznaję, że są wygodne. Jeżeli chodzi o rozmiar 40, to przy mojej stopie, gdzie mam tak między 39 a 40, jest to właściwy rozmiar. Mają odpowiednią długość wkładki, są dosyć szerokie. Ja tutaj mam rajstopy, więc się delikatnie w nich ślizgam, ale podejrzewam, że na gołą stopę będą się po prostu lepiej trzymały. Także jeżeli macie szersze stopy, to będziecie zadowolone z nich. I faktycznie było odpisane jako wygodne i są wygodne, są bardzo ładnie wykonane. Obcas ma około 5 cm, jest rzeczywiście bardzo komfortowy. Także coś takiego na lato. Myślę, że bardzo, bardzo fajnego i ciekawego. Kolejne sneakersy. Sneakersy, a w zasadzie a la trampki. Za 279 zł mam rozmiar 40. Na stronie są opisane jako z liliową wstawką. To chodzi o ten zapiętek, który macie też w skórkę węża, czy tam krokodyla, coś takiego. Dodatkowo z boku mają tłoczone logo Kazar. Przy rozmiarze 40 czuję się komfortowo. Przy czym mam wrażenie, że trochę mi ta stopa ucieka, więc generalnie 39,5 byłoby super. One nie są idealnie białe, biała jest podeszwa, natomiast sam but jest taki delikatnie kremowy, widać różnicę odcienia. Te poprzednie miały taki sam odcień podeszwy jak całego buta, a te po prostu mają ciut ciemniejszy but, a podeszwę nieco jaśniejszą. Coś na lato. Beżowe sandały za 281 zł, skórzane. Mam na sobie rozmiar 40 i jest to odpowiedni rozmiar. Jak widzicie, z metalowymi łańcuszkami i z klepsydrowym obcasem, bo tak są opisane. Ja za tym obcasem jakoś specjalnie nie przepadam, ale w tych butach wypada dosyć zgrabnie. Podobają mi się też te metalowe elementy. Aczkolwiek nie wiem, czy na mojej stopie to wygląda akurat korzystnie. Co mi się nie podoba, to jest to, że są noski krojone w kwadrat. Wolałabym bardziej trójkąt, coś takiego, wiecie o co chodzi, żeby były tak ścięte jak stopa, bo generalnie takie preferuję. Natomiast byłam bardzo ciekawa tych metalowych elementów, jak to będzie wyglądało, bo lubię takie dodatki i wyglądają naprawdę nieźle. I gdyby nie ten przód, który właśnie jest cięty z kwadratu, to na pewno bym się nad nimi poważnie zastanawiała, bo to jest coś takiego na lato fajnego do sukienki. O, czuję teraz, że coś mnie tutaj, ten łańcuch uwiera, pomimo tego, że mam rajstopy, więc jest jakaś osłona, ale coś mnie tutaj gdzieś gniecie. Także może to jest też kwestia tego, że skóra jest po prostu na butach nowa i jeszcze nie dopasowana do stopy. Coś na lato, ale bardziej komfortowego, a mianowicie klapki Clarksa. Jak widzicie, jest to model a la Birkenstocki, ale one w środku nie mają tych tłoczeń. Także po prostu podeszwa jest płaska, ona jest delikatnie łódkowata, ale nie ma tutaj tłoczeń
tak jak w Birkenstockach. Rozmiar 40 jest na mnie dobry, kosztowały około 250 zł. Były na wyprzedaży. Ja sobie bardzo cenię buty Clarksa, mam wiele par jeszcze u siebie w szafie i nadal w nich chodzę już któryś sezon z kolei, więc ich buty mi się sprawdzają, dobrze się trzymają, o, podeszwa jest taka. Nie wiem, co myślicie o tym kroju buta. Mnie generalnie on specjalnie nie przekonuje. Niezbyt mi się podoba generalnie ten krój. Ja już nie mówię o konkretnie tych butach jako tym modelu, ale generalnie tych a la Birkenstockach, ale nigdy ich nie mierzyłam i byłam po prostu ciekawa, jak to będzie na mnie wyglądać. Może akurat zmienię zdanie, ale w tym wypadku niekoniecznie. Także nie jest to but dla mnie. Natomiast jeżeli lubicie ten krój butów, to naprawdę polecam. Są wygodne, są bardzo dobrze wykonane i generalnie przynajmniej mi marka Clarks się świetnie sprawdza. Złote sandały, nie Clarksa, tylko Kazara, przepraszam. Mam na sobie rozmiar 40. One są skórzane, kosztowały bodajże 354 zł. Także całkiem drogo w mojej ocenie jak na sandały, ale być może przecenią je jeszcze bardziej. Spodobało mi się to, że są złote. Generalnie bardzo lubię złoto, lubię też złote buty. Martwi mnie tylko to, że ta część przy palcach jest za bardzo z przodu. Wolałabym, żeby była troszeczkę głębiej, tutaj może przed kostkę, gdzieś w tym miejscu. Tak, żebym się czuła bardziej komfortowo, że mi się gdzieś to nie rozsunie. Rozmiar 40 jest dobry, natomiast podeszwa niestety jest płaska. Nie ma tu żadnej takiej, wiecie, miękkiej wkładki, jak czasami w takich butach bywają, które podnosi ich komfort noszenia. Także tutaj jest zupełnie płaska, więc jeżeli jesteście zwolenniczkami płaskiej, cienkiej podeszwy, to będziecie zadowolone. No jeżeli lubicie złote buty, bo one są naprawdę pięknie wykonane. Także coś ciekawego, szukam jeszcze właśnie jakichś letnich butów teraz na wyprzedażach. Te niestety, no tak jak mówię, ten pasek bym wolała mieć jednak troszkę wyżej i ta podeszwa jest jak dla mnie zbyt płaska. Mam na sobie teraz coś na obcasie. Jasno żółte sandały damskie o unikatowym designie. Zdecydowanie design jest unikatowy. Mam rozmiar 40, kosztowały 224 zł. Są to sandały Kazara. Co Wam mogę o nich powiedzieć? Generalnie mi się podobają, są wygodne dość. Jak na obcas, który ma około 7 cm, to są naprawdę stabilne. Nigdzie się tutaj nie chybo, tam nie chwieje. A to dla mnie jest akurat bardzo ważne, żeby ten obcas był dobrze zrobiony, żeby się nigdzie nie przewracać. Natomiast gdzie tutaj widzę problem? Widzicie ten pasek na wysokości kostki. On po prostu ma za mało dziurek, także musiałabym tutaj sobie dodatkowe dziurki zrobić. I generalnie to zapiętą ten element też jest ciut za długi. Także jako na rozmiar 40, jeżeli chodzi o długość wkładki, to jest dobra, ale tutaj z tyłu coś nie bardzo się to schodzi. Sam w sobie design faktycznie jest ciekawy, te buty mi się całkiem podobają. Był chyba jeszcze czarny kolor, jeżeli wolicie czarne, ale ja myślałabym właśnie o takich żółtych, bo do opalenizny kolor żółty bardzo fajnie wygląda latem. Pozostając przy butach na obcasie, tym razem sandały Quasi, które zamówiłam przez CCC za 119,99 na około 7-centymetrowym obcasie. Jak widzicie, z łańcuchami. Te łańcuchy wyglądają całkiem fajnie. Mam na sobie rozmiar 40 i jest to dobry rozmiar. Podejrzewam, że mniejszy po prostu bym był zbyt ciasny i uwierałyby mnie z tyłu, bo ten zapiętek jest dosyć wysoki. Także wyglądają ładnie, obcas jest dobrze wyprofilowany, fajnie się trzymają. Tutaj przód macie znów wcięty w kwadrat, co nie do końca mi się podoba, ale są wygodne. Są naprawdę całkiem wygodne. Trochę ciągną tutaj na wysokości tego górnego łańcucha, ale generalnie wszystkie buty, które mają jakiekolwiek zapięcie na tej wysokości, mi przeszkadzają. Może jestem po prostu do tego nieprzyzwyczajona, bo takich butów nie noszę. Ale tutaj do jakiejś krótkiej sukienki byłyby fajne. Tu mam dosyć sporo luzu z tyłu, teraz tak zauważyłam. Więc połówka. Tutaj naprawdę spróbowałabym 39,5, ale z czego pamiętam, to quasi nie ma połówek.
Teraz coś nie na obcasie, a na koturnie. Espadrille marki Kazar za 250 zł. Mam na sobie rozmiar 40. Ta koturna ma z tyłu wysokość około 6-7 cm, z przodu natomiast około 2. Także tak troszeczkę jestem wyższa dzięki nim. Aczkolwiek chodzi mi się w nich bardzo niewygodnie. Nie jestem przyzwyczajona do butów na koturnie. Już wiem dlaczego, po prostu ta podeszwa w ogóle nie pracuje. Jest zupełnie twarda, że tak powiem, stabilna i jest to dla mnie niewygodne. Jak chodzę, to tak jakby człapię, one tak się jakby dziwnie łamią tutaj. No nie wiem, dla mnie ten typ butów jest niewygodny. Natomiast zamówiłam je z ciekawości, bo może akurat myślałam, że będą dobre, bo one mi się wizualnie po prostu podobają. Jak widzicie, zawiązałam je sobie tutaj tak a la baletnica, ale podejrzewam, że nie ma szans, żeby tak chodzić, bo ta tasiemka, bo to jest tasiemka, i tak opadnie, przynajmniej ja mam takie doświadczenia, do wysokości kostki i tak takie buty nie będą w ten sposób wyglądać cały czas. Generalnie ładne, więc jeżeli lubicie ten typ butów, to czemu nie? Zaglądnijcie na wyprzedaże do Kazara, może jeszcze pogłębili, może coś jeszcze będzie taniej. Dla mnie rozmiar 40 jest dobry, czy 39 na pewno byłby za mały. Ja tak w Kazarze zazwyczaj mam rozmiar 40, dlatego te buty wszystkie, prawie wszystkie, bo będzie też jeden model w mniejszym rozmiarze, zamawiałam w 40. Przechodzę teraz, przeskakuję na chwilę do CCC i do marki Quasi, 119 zł, buty w rozmiarze 40, jeszcze nie mam tego typu butów, czyli takich wsuwanych, jakby materiałowych, u góry jest materiał a la guma, biała podeszwa, z tyłu już Wam pokażę, mamy napisy Quasi, napięcie, o, są, buty się bardzo wygodnie wdziewa, rozmiar 40 jest dla mnie dobrym rozmiarem. Są bardzo wygodne, co mnie dość zaskakuje. Widziałam, że wiele marek ma ten typ butów i byłam po prostu ciekawa, jak one się będą sprawdzać. Jest mi tutaj w nich dosyć gorąco, pomimo tego, że dzisiaj nie mamy zbyt upalnego dnia, także jak dla mnie to są buty raczej na około 20 stopni na zewnątrz, na pewno nie więcej i są całkiem fajne. I będę nad nimi myślała, chociaż te okrągłe noski mam wrażenie, że dobrze nie działają, jeżeli chodzi o moje stopy. Teraz trampki marki Kazar, opisane jako z efektownym tłoczeniem. Mam rozmiar 39, bo 40 nie było, a koniecznie chciałam je zobaczyć i zmierzyć. Kosztowały 279 zł. Przyznam Wam, że wyglądają bardzo ładnie, podobają mi się, ale dosłownie potrzebowałabym połówkę, bo niestety, ale czuję się w nich niekomfortowo, jeżeli chodzi o długość. Jeżeli chodzi o szerokość, to są w porządku. Co mi się w nich nie podoba, tak po prostu krótko, pomimo tego, że są wygodne, to tutaj przy sznurówkach, Wy tego nie zobaczycie, bo tutaj mam zbyt mocne światło, natomiast przy sznurówkach tak jakby wyszedł klej, czy coś takiego i widać takie żółte przebarwienia, co mi się bardzo nie podoba. Może one się jakoś bardzo nie rzucają w oczy, ale wiecie co, wystarczy, że ja je widzę i to już je dyskwalifikuje. Nieważne, czy kto inny je zauważy. To mi się w nich nie podoba. Natomiast tak, zapiętek mają bardzo ładny. Podeszwę zwykłą, standardową. Trochę mnie tutaj gniotą na linii buta, o tu, o, tak, ale nie mam skarpetek i generalnie nosiłabym je tak jak teraz na rajstopy, albo bym miała stopki, więc na pewno by mnie tam obtarły, co mi się niezbyt podoba. Także obawiam się, że ze mną nie zostaną, chociaż jak je wyciągałam z pudełka, to mi się niesamowicie spodobały i naprawdę byłam skłonna je zostawić. Ale to przebarwienie mi się nie podoba, to, że mnie obcierają, a mam na sobie i tak rajstopy, a pomimo to czuję takie drapanie, no i ta długość. Także niestety musimy się rozstać z wielkim bólem, bo przydałyby mi się tego typu buty, więc na pewno będę jeszcze w jesiennych kolekcjach takich szukać. Zamówione na CCC trampki Conversa za 179 zł w kolorze różowym. Nie mam trampek u siebie,
kolekcji i szczerze mówiąc jakoś specjalnie mnie nie porywają. Natomiast wszyscy tak sobie niezwykle zachwalają te trampki, szczególnie właśnie markę Converse'a albo Vans'a, że zamówiłam z ciekawości, żeby się po prostu w nich przejść i sama ocenić, czy są wygodne. Przyznam Wam, że jak na trampki są wygodne, bo ta podeszwa jest, mi się wydaje, że trochę grubsza. Nie tak jak były te trampki dawno, dawno temu, że była cieniutka podeszwa, tylko tutaj coś jeszcze będzie dołożone. Dlatego nie dziwię się, że dziewczyny są z nich zadowolone. Natomiast jeżeli chodzi o sam wygląd, no to nie wiem, to jednak nie jest mój styl. Niestety. Niestety, ale fajne jest to, że mają jakby zawiązane sznurówki. Nie wiem, czy widzicie, jest tutaj supełek, więc nie trzeba ich wiązać. Bardzo wygodnie się je zakładało, wygodnie się je ściąga. Mają dodatkowo, widzicie tutaj, wentylację. Także naprawdę nie dziwię się też tej cenie, bo naprawdę jak na trampki są wygodne i jednak cena robi różnicę. I tutaj ten Converse faktycznie jest fajny. Pora na kolejny model butów, których nie mam w swojej szafie i byłam po prostu ciekawa, jak będzie z wygodą, jak będzie z wyglądem. Tym bardziej, że były bardzo mocno przecenione. Są to buty marki Kazar w rozmiarze 40, opisane jako sneakersy damskie i kosztowały, uwaga, 137 zł, były przecenione z 500, co mnie właśnie skłoniło do tego, żeby ten model butów przetestować na swojej stopie. Jeżeli chodzi o rozmiar, to jest to dobry rozmiar, ta 40 jak dla mnie. Są wygodne, co mnie zaskakuje i co mnie zaskakuje, wyglądają całkiem fajnie i podobają mi się. Jeszcze przy tej cenie markowe buty, no to powiem Wam, że obawiam się, że ze mną zostaną. Naprawdę mi się podobają i pewnie będziecie je widziały na niejednym moim filmie, bo coś tutaj czuję, że jest to miłość od pierwszego wejrzenia. O ile uwierzcie mi, że w innych markach to takie buty mnie nigdy nie zachwycały i nigdy tak nie chciałam ich przymierzać, bo wydawały mi się właśnie niezbyt zgrabne, a te o dziwo są naprawdę zgrabne i chyba ze mną zostaną. A teraz kowbojki. W rozmiarze 40 za 389 zł jest to Kazar. Jeżeli chodzi o rozmiar 40, to jest dobry. Troszeczkę mi się tutaj ślizgają stopy, ale to przez rajstopy, więc jak założę po prostu skarpetkę, to będą bardziej stabilne. One mają od środka zamek, ale nie jest rozpinany aż do samej góry. Generalnie założyłam je bez żadnego problemu i bez rozpinania tego zamka, co jest dla mnie super, hiper wygodne. W zeszłym roku nieoczekiwanie rozpoczęła się moja miłość do kowbojek. Kupiłam sobie czarne, a teraz patrzę na te beżowe, bo one są beżowe i naprawdę myślę nad nimi bardzo poważnie, bo jednak mi się podobają. Coś jest w nich naprawdę fajnego, są wygodne. Kazar ma w swojej ofercie bardzo dużo kowbojek, więc jeżeli generalnie podobają Wam się kowbojki, szukacie czegoś fajnej jakości, to myślę, że spokojnie możecie zajrzeć do nich na stronę. Jedynym, co mnie martwi, to powlekany obcas. Obcas ma wysokość około 7-8 cm, ale jest bardzo wygodny. Są naprawdę dobrze wyprofilowane i wygodne po całości, także nie są nigdzie za wąskie, nigdzie mnie nie uwierają. Naprawdę super wygodne i naprawdę o nich myślę, ale mam takie doświadczenie z tego typu obcasem, że jednak on się dosyć szybko obdziera. No dosyć szybko, 2-3 lata to jest dla mnie szybko, bo generalnie buty, które mam w swojej szafie, takie markowe, dożywają około 10-11 lat, zanim się zdecyduję ich pozbyć. Także naprawdę długo, a po 2-3 latach, jeżeli musiałabym je wyrzucić, to dla mnie byłoby za wcześnie. Ale zobaczymy, bo w sumie jakbym chodziła w nich, tylko jak jest sucho, bo to i tak jest zamszyk, to może by i tak przetrwały jakoś. Nie zauważyłam, żeby był zapasowy flek, więc nie wiem, czy zapomniano załączyć do mojego zamówienia, ale chyba Kazar nie daje fleków. Piszcie, jak tam z Waszymi doświadczeniami. A widzę, że ten flek jest taki, że raczej on się dosyć szybko wyrobi, ale to nic, wymienimy go u szewca po prostu na lepszy. Także nad tymi bucikami będę myśleć. Nie zdziwcie się, jak zobaczycie je gdzieś na moich filmach, bo mają naprawdę dużą szansę, żeby ze mną zostać. Jak na kowbojki, nie są zbyt zdobione, bo takie prawdziwe kowbojki amerykańskie bywają
niesamowicie zdobione, mają dużo tych przeszyć, mają dodatkowe kolory dodane i właśnie takie też znajdziecie w ofercie Kazara. Jeżeli lubicie firmy z mierzeniem butów, to zostańcie ze mną na dłużej, bo na pewno będę zamawiać raz za czas i sprawdzać różne buciki. Na pewno jeszcze kowbojki się będą przewijały. Co myślicie o tych butach? Generalnie co myślicie o marce Kazar? Ja do tej pory miałam niewiele par butów od nich, głównie miałam torebki. Natomiast teraz chyba się na coś skuszę, zresztą wiedziałyście same, że było kilka naprawdę fajnych modeli. Jeżeli dobrnęłyście do tego momentu, to koniecznie dajcie łapkę w górę. A jeżeli podobał Wam się film, to zapraszam Was w każdy wtorek i piątek na godzinę 18. Do zobaczenia, pa!